Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was murzynka, taki standardowy murzynek, tylko że z jagodoma, albo borówki, jak to kto godą. My godą na to jagody. I murzynka zrobię jak z dziurką w środku. I co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować tak. W misce tu mam 250 g masła. Te masło, one miękkie, musi być miękkie, żeby ubić, no żeby się fajnie ubiło z cukrem, nie może być za twarde. Potem będziemy potrzebować tak. Jedna szklanka cukru normalnej, potem paczuszka cukru wanilinowego, szczypta soli, dwie szklanki mąki normalnej, dwie łyżki kakao gorzkie, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Tu mam 50 g tych takich drażetków czekoladowych, to są te do pieczenia takie. Możecie wziąć zamiast tego gorzką czekoladę posiekać. I jagody. Jagody to tak dach na oko, tak gdzieś no dużo garść albo dwie garści. Jagody były w angewocie, dlatego kupiła. Ok, cukry się wymieszą i pana ubijać teraz te masło. Te masło ubijam z tymi cukruma i jak to się, a w międzyczasie się też pomieszło mąka, aha, szczypta soli się do tego. W międzyczasie się wymieszą te mąki, wszystkie mąki przesiane oczywiście, już się to przesiała ta mąka. Ok, jak się te masło fajnie ubije na no, puszysto, domydować pod jednym jajku. Jedno jajko dać, tak policzyć do 3-4 i wtedy dać następne jajko, tak żeby się wszystko wymieszało. Jak już się te jajka wymieszały z tym masłem, będziemy dawać pomału dalej mieszać i pomału dawać po łyżce mąki, te suche składniki. I to będziemy mieszać. I na koniec domy te dropsiki albo ta czekolada gorzką. Wyłączymy to, krótko wymieszać, wyłączymy. Tu mi się łyżka połamała, moja najlepsza łyżka, znaczy ta szpachelka taką. To nie szpachelka, nie wiem jak to się nazywało. No, ubolewałam bardzo, że to mi się połamało. Ok, wymieszać to, potem na koniec da garść jagodów i ostrożnie wymieszać. I tu mu tak, tu mu teraz foremka. Foremkę wyłożoną papierę do pieczenia, normalne okrągło 24 cm czy 26 to była, nie pamiętam dokładnie, ale to nie ma różnicy, 26-24 może być taką i taką. I tu mu szklanka, ta moja szklanka się trochę rozchodzi, trochę idzie się wyszerzą, poszerzą się tak na górę. Nie miałam takiej formy z dziurką, a chciałam taką dziurkę zrobić, ciasto z dziurką, dlatego posmarowałam ta szklanka masłem, opruszyłam mąku i tak wyłożyłam to ciasto na ta blacha. I ta szklanka oczywiście pójdzie do piekarnika z tym ciastem na 180 stopni, oczywiście rozgrzany musi być na 50 minut z termoobiegiem 160 stopni. Ok, to ciasto wychłodziłam, to ciasto mi nie przywarło do tej szklanki, bardzo dobrze, ale nie umiem wyciągnąć, bo ona właśnie taką się poszerzała do góry. Jakbyście mieli prosto, to byście mogli tak fajnie wyciągnąć i nie musielibyście tak cudować jak ją. Ok, ja to próbowałam odwrócić, fajnie mi to wszystko klapło, szklanka fajnie wyszła, spód mi się też fajnie odkleił od papieru i to teraz odwrócę na ten papier i posypiam bułką tartą, nie bułką tartą, cukrem pudrem i przydekoruję jeszcze świeżymi jagodoma. Możecie oczywiście inne owoce wziąć i przydekorować, albo możecie też przydekorować czekoladą. Ja chciałam bez czekolady, kalorii już jest tam wystarczająco. Chciałam taki fajny zrobić. Tu 3 kwiatki do zdjęcia, jeszcze tak, świeżo mięta. Ok, te kwiatki są z masy cukierniczej, oczywiście jadalne. Ciasto było bardzo pyszne, takie fajne, lekkie, puszyste, pyszne. Ok, to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobało i do następnego razu. Cześć!